55 wolontariuszy działających przy sztabie numer 418 w Śmiglu wyjdzie na ulicę 31 stycznia podczas finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Wypatrywać ich można na ulicach miejscowości gminy Śmigiel. Ale to nie wszystko. O godzinie 14 z parkingu przy Polomarkecie ruszy w stronę Centrum Kultury orkiestrowy korowód. W skład korowodu wejdą grupa motocyklowa Wind Wolves, Raptor 4x4, Yuma Team oraz śmigielscy strażacy. Strażacy Ochotniczej Straży Pożarnej Szczacza i Starego Bojanowa utworzą korowody w swoich miejscowościach. Orkiestrowe granie jest w tym roku ograniczone, jednak Centrum Kultury w godzinach od 14 do 18 będzie odbierać telefony i licytować gadżety WOŚP i inne fanty. Szczegółów należy wypatrywać na stronie internetowej oraz Facebooku Centrum Kultury w Śmiglu. Darowizny można wpłacać też do e-skarbonek, tych oficjalnych śmigielskich jest 3, sztabu Centrum Kultury w Śmiglu i dwóch wolontariuszek Ingi Kucharskiej i Karola Schmidta.